38. Henrykowskie spotkania kulturalne w Siemczynie odbyły się 7 grudnia 2019 roku o godzinie 16 w sali kamiennej Zespołu Pałacowo-Folwarcznego. Goście powitani zostali przez prezesa i wiceprezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie pana Zdzisława i Bogdana Andziaków. Henrykowskie spotkania kulturalne, oprócz krzewienia historii podczas licznych prelekcji, jak również kultury i sztuki poprzez koncerty, wystawy, spektakle czy wernisaże, pełnią rolę sprawozdawczą z różnych działań, mających miejsce na Pojezie Żudrawskim i województwie zachodniopomorskim. I tak ostatnio w Czaplinku obchodzono 20-lecie istnienia Czaplineckiego Klubu Seniora. Dlatego też pan Bogdan Andziak zaprosił pana Tadeusza Broszka do zaprezentowania zrealizowanego przez siebie reportażu z tego wydarzenia. Po 8-minutowej projekcji filmu, korzystając z obecności tego popołudnia pani Krystyny Wojtowicz, będącej od 20 lat szefową Czaplineckiego Klubu Seniora, zaproszono ją, aby opowiedziała krótko o długiej już historii klubu. Po tym, pozaplanowym punktem programu, rozpoczęto właściwą realizację programu, z którym można było zapoznać się wcześniej na rozwieszonych afiszach, portalach samorządowych i pozarządowych, jak również w lokalnej prasie. Do prelekcji zaproszono pana Jarosława Leszczełowskiego, który od wielu lat zajmuje się historią ziem drawskiej i wałeckiej. Jest autorem 28 książek o dziejach tego regionu. Zaś za jego zasługi w popularyzowaniu historii naszej małej ojczyzny, władze miast Złocieniec i Mirosławiec nadały mu tytuł honorowego obywatela. Tym razem pan Jarosław opowiadał jednak o czymś innym niż region, choć ściśle związanym z nim, i historią. Postarał się zachęcić wszystkich słuchaczy do badania swoich korzeni, a prezentację swoją oparł na własnych, wieloletnich badaniach dotyczących rodziny Leszczełowskich, czy właściwie ich pierwotnie Leszczułowskich. Prezentacja pod tytułem Leszczułowscy 1460-1914, czyli jak szukać własnych korzeni, wzbudziła duże zainteresowanie, a pragnący głębiej zbadać temat, mieli możliwość nabycia najnowszej książki, autorstwa prelegenta traktującej o takich badaniach i poszukiwaniach. Następnym punktem programu była wystawa rzeźb autorstwa pana Edwarda Szatkowskiego, którego do zabrania głosu poprosił pan Bogdan Andziak. Pan Edward jest znanym w regionie artystą rzeźbiarzem, który swoją przygodę ze sztuką zaczynał w pracowni plastycznej Biblioteki Młodzieżowej w Czaplinku. Jest autorem wielu prac, które eksponowane były nie tylko w regionie, lecz kraju i za granicą. Dużo by mówić o karierze artystycznej pana Edwarda, lecz najlepiej o jego talencie opowiadają rzeźby, które stworzył. Zachwycały swoim kunsztem i fantazją, zarówno pomysłu, jak i wykonania wszystkich obecnych w tym dniu na spotkaniu. A pamiętać należy, że zaprezentowana została tylko niewielka część prac autora i z powodów czysto technicznych, tylko te prace o mniejszych gabarytach. Ostatnim epizodem tego sobotniego popołudnia był koncert zespołu Kotwica Mieleńska. Niedawno minął listopad i święto niepodległości, stąd dedykowany temu koncert pod tytułem Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I tak w duchu patriotycznym mogliśmy wysłuchać programu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez zespół, którego członkowie na koncert przyjechali specjalnie z Mielna i Koszalina. Wspaniałym jest to, że wszystkie utwory prezentowane przez zespół są ich autorstwa, którego kierowniczką jest społeczniczka pani Alina Szybowska, a opiekę muzyczną nad zespołem sprawuje jego kierownik muzyczny, pan Henryk Zajączkowski, który jako muzyk zawodowo związany jest z Filharmonią Koszalińską. Wszyscy goście, w duchu patriotycznej zadumy, po wystąpieniu Kotwicy Mieleńskiej, podziwu dla kunsztu rzeźbiarskiego pana Edwarda Szatkowskiego, a także rozważając jak ważne są korzenie rodzinne i jak warto je badać i do czego zachęcał i ukierunkowywał jak to robić, pan Jarosław Leszczełowski, rozeszli się do domów żałując, że było to ostatnie spotkanie kulturalne w Siemczynie w roku 2019. Równocześnie wracając do domów przekonani byli,
że kolejne spotkania będą równie inspirujące i motywujące do działania, jak te dotychczasowe. Najlepszym przykładem trwałości raz rozpoczętych działań jest Czaplinecki Klub Seniora, który już od 20 lat zrzesza seniorów z regionu, zapewniając im wspólne spełnianie swoich pasji. Tak dobiegły końca 38. już henrykowskie spotkania kulturalne w Siemczynie. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zmieniem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej. Dzięki zawarciu porozumienia w Compiègne 11 listopada 1918 roku. Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni. Ale ten czas, niebywały entuzjazm naszych przodków, powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich przecież zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe, jak wtedy 11 listopada 1918 roku. Sto lat minęło, a z grobów otchłani, gdzie leżą ojców, popróchniałe kości, duch zmartwychwstania z aniołem miłości, wielbią cię Polsko, ziem królewskich pani. Pamiętasz? Wtedy grały wszystkie dzwony, a ty, o Polsko, jak można królowa, duchem narodu wzniesiona nad trony, od gór, od morza, od starych rubieży i z krwawych mogił wioną szept macierzy. Opowiedz nam, moja ojczyzno, opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i bier sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. Tam na boju w myśli wiecie, stoi ukłane na wieś. A dziewczyna jak malina niesie koszyk róż. Stój, poczekaj, moja duszko, dokąd stąpa drobną duszką. Ja z tej chętki rwałam kwiatki i powraca mi róż. Stój, poczekaj, moja duszko, dokąd stąpa drobną duszką. Ja z tej chętki rwałam Cyprian Kamil Norwid,
do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknę, Panie, do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bociami, bo wszystkim służą. Tęsknę, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęsknę, Panie, tęsknę również i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęsknę, Panie. Nasz dom, gdzie w kościołach czcimy Boga, Maryję i wszystkich świętych, gdzie krzyż nad drzwiami wiarę naszą pogłębia, gdzie serca biją w rytm mazurka dąbrowskiego, gdzie biało-czerwona symbol walk i zwycięstw za oknem powiewa, gdzie godło orła skrzydeł nam dodaje, gdzie praca wle nad pomnażaniem dziedzictwa, gdzie słowa dobro, wolność, patriotyzm, solidarność, prawo, sprawiedliwość mają rangę wielkich, gdzie w honorze przodków jesteśmy narodem silnym, Polską z ponad tysiącletnią kulturą, tradycją chrześcijańską i z przeszłostuletnią niepodległością, Ojczyzno moja wieczysta. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w
w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. W Mazurku Chopinowskim i w czarnym węglu Śląska i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. My również tym pragnieniem połączeni o ojczyźnie naszej dziś chcemy mówić. Bez tej miłości można żyć. Niech serce suche jak orzeszek, malutki los na parstwie bić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie uwić. O brzasku próch namówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozwiany dym, rozbite szkło, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wiatr wyrwał korzenie i jeszcze żyje cząstką czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę, jak zerwane nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Duszą niewinną kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany kłosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją, które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach, w wodzie rozdrowej, ty się przyglądasz, ojczyzno moja, krwią użyśniona, we łzach skąpana. Tak dla nas droga i tak kochana. Dla mnie mój kraj jest miejscem, gdzie się urodziłem i wychowuję. Znaczy to dla mnie tyle, ile to, kim jestem. Urodziłem się w Polsce, moi rodzice są Polakami i moje dzieci będą Polakami. Tu mieszkam, uczę się, bawię, robię wszystko to, na co mam ochotę. Bycie Polakiem znaczy dla mnie bardzo dużo. Nie jestem byle kim. Polska jest czymś i ja jestem kimś. Wiesz, jeśli coś dotyczy jej, to tak samo, jakby dotyczyło mnie. Śpiewam piosenkę dla ziemi, na której żyję od lat. Chcę podziękować jej za to, że dała mi życia dar. Śpiewam jej przyjacioła, którzy na ziemi też są, lecz często zapominamy, że tworzą nam wspaniały dom. Dziękuję za to, że dajesz życie, dziękuję ci za przepiękny świat, za to, że są jeszcze takie miejsca, o których marzę od wielu lat. Chcę podziękować ci śmiech rodzicom, że pokazali mi cały świat i nauczyli mnie, jak pomagać. To wszystko, co otacza nas. Szanujmy więc naszą ziemię, szanujmy to, co wśród nas. Tak szybko mija nasz życie, nieubłagany czas. Nosimy pieśń w naszych sercach, tak już od wielu jest lat. Śpiewajmy więc wszyscy razem, dziękując za piękny świat. Dziękuję za to, że dajesz życie, dziękuję ci za przepiękny świat, za to, że są jeszcze takie miejsca, o których marzę od wielu lat. Chcę podziękować dziś mym rodzicom, że pokazali mi cały świat.
dziękuję za to, że dajesz życie. Dziękuję Ci za przepiękny świat, za to, że są jeszcze takie miejsca, o których marzę od wielu lat. Chcę podziękować Ci świętym rodzicom, że pokazali mi cały świat i nauczyli mnie, jak pokochać to wszystko, co otacza nas. Celem, skrucha przed Bogiem, mir z przyjacielem, a walka z wrogiem. Cześć dla siwizny, czyste sumienie, miłość ojczyzny i poświęcenie. Umieć na progu złożyć urazy, mieć ufność w Bogu i żyć bez skazy. Pijmy wino, czole żerowie, niech troski strychną w rozbitym szkle. Gdy nas nie stanie, nic się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Zawsze skrycie za ukochaną, za krajem swym, dla swej ojczyzny oddałby życie, dla ukochanej prawie. Dla swej ojczyzny oddałby życie, dla ukochanej prawie żyć. Szare mundury, srebrne obszycia, ach, jak to wszystko przepiękne śni, lecz co jest na dnie, w sercu ukryte, tego nie będzie wiedział nikt. Święta. Już oddychają wolności kraje, więc narodowe uczcijmy święto. Dzień ogłoszenia ustaw przesławnych prowadźmy dalej pracę poczętą. Na wzór tych przodków, praojców dawnych, na wzór ich łączny w uścisku bratnim, dłonie zwaśnione przez długie lata. Są trzy cnoty, o tym wiedz, które trzeba w sercu strzec. Pierwsza, wiary silna broń, wiary w polski trwały byt, że ją dźwignie Boża dłoń i na sławy wzniesie szczyt. Druga, w doli gorzkiej złej, niech od zwątpień skrzeże cię, zdrój pociechy płynie z niej, a nadzieją zowie się. Trzecia, miłość, której się w serca rzucił niebios Pan, która każe własną krew za ojczyzny przelać łan. Te są cnoty, o tym wiedz, któreś winien w sercu strzec. Nasz początek, ten od piasta kraka lecha, długi łańcuch ludzki istnieje, połączony myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska.
miał nas pokąta, kiedy obce wiatry grały, obce orły na proporca. Przy ogniska ty puchała, niestrożona ruka swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Kamil Norwid powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Miały tego świadomość przeszłe pokolenia. A czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe? Troszczymy się o poprawność języka polskiego? Czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania. Przychodzi w życiu taki czas, gdy płakać chcesz i głośno kać, kłopotów przemieć widać wciąż. Także ja w imieniu zespołu bardzo serdecznie dziękuję. Kłania się Państwu przepięknie zespół Kotwica Mieleńska. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok, oby mieli wszyscy zdrowie, patriotyzm i dużo, dużo ciepła w sercu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.